Siemano, siemano, jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina Trójeczki. Dokładnie tak, kontynuujemy od miejsca, gdzie właśnie zakończyłem poprzedni odcinek. Nic nie robiłem w międzyczasie, bo nie chciałem zgubić tego miejsca, gdyż to jest chyba jak odpalona jako inna misja. A nie szukałem, która dokładnie. Także jest tutaj Dijkstra. Masz chwilę? No, co tam? Czego chcesz? Miałem za tobą iść, co nie? O właśnie, to ja go spróbuję w gwinta owalić, także ja to pauzuję, bo... Boże, ale z moim gwintem. Dobra, tak wracając, co ty tutaj chcesz? Aha, on po prostu będzie leciał. Dobra, i nam pokaż. Okej. No otwieraj, pokaż, co tu masz. Znowu? Bart? Zaraz zobaczymy. Tylko tutaj. Tyle rzeczy ominąć. Co tu jeszcze ciekawego jest? Jakieś kości. Kości mogą mieć rzeczy. Kości miały hajs. Zawsze coś. Bart, przestań w tej chwili. Jest i ziomeczek. Ja zły, że ze mnie zginie Mentor Wuna. Ale nie głową w mur tego nie zmieni. Jak ja boli, ja mniej myślę. Jak mniej myśli, ja mniej smutny. A ja teraz bardzo smutny. Skąd wytrzasnąłeś tego trolla? Z Zerikanii. Wygrałem go w karty od handlarza Wilbundami. Co, żarcik to lepszy. Widzisz, żebym się uśmiechał? Jestem śmiertelnie poważny. Bart pilnował garbate konie. Tam gorąco i piasek dużo. Ale Zigi mnie zabrał, bo Zigi dobry. Widzę, że się dogadujesz z trolem, więc po co mnie tu przyprowadziłeś? Zwróć uwagę na tę dziurę. Jeszcze do niej wrócimy. A za tymi drzwiami jest skarbiec, do niedawna pełen nowigradzkich koron i innych precjozów. Ja pilnował, ale było bum i nie ma Torwuna. W przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych. A ty pomożesz mi odzyskać. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. To przez wiedźmińskie mutacje wypierają nas z emocji. Inaczej skakałbym ze szczęścia. Muszę się tu rozejrzeć, ale przede wszystkim mam pytania. Zamieniam się w słuch. Ktoś widział, co tu się stało? Poza Bartem? Nie. O tym skarbcu wiedzieli tylko depozytariusze. No i złodzieje. A czy w dniu ataku działo się coś podejrzanego na górze? W samych łaźniach? Happen zarzekał się, że było spokojnie. Staliby walcy, mały ruch, żadnych ekscesów. Cholerna sielanka. Jaka była wartość tego wszystkiego, tak mniej więcej? A co? Chcesz wyliczyć, jakie dostaniesz znaleźne? Nie rób sobie nadziei. Za dobrze cię znam. Po prostu wolę wiedzieć, czego szukam. 3 skrzynie nilfgaardzkich florenów, kufer szmaragdów, rubinów i topazów, srebrne lichtarze i półmiski. Długo by wyliczać. Cała Torfuna. Wszystko przez Barta. Rozumiem, że złodzieje weszli przez tę dziurę za twoimi plecami. No, bystry jesteś. Gratuluję, kurwa, domyślności. O co jeszcze spytasz? Który mamy rok? Jak się nazywa król Rydanii? Nie, ale zastanawia mnie na przykład, skąd ta dziura się tu wzięła. Jej tu nie było. A potem bum! I była. Ja chciał zobaczyć. Ale nie zobaczyć, tylko spać. Bo złe grzyby. Złe w Barta głowa. Jakie znowu złe grzyby? Pleśń popsa. Jej zarodniki są tak trujące, że parę wdechów i po tobie. No, chyba że jesteś trolem. Chyba jestem. Jestem? Zigi? Nie mówię do ciebie, baranie.
O czym to? A, pleśń. No, pełno jej w kanałach za skarbcem. Myślałem, że to dobrze, wiesz. Dodatkowe zabezpieczenie, ale złodzieje jakoś to obeszli. Widziałeś ich, Bart? Jak ja wyjść przez dziurę zobaczyć, co było bum, to oddychał grzyb i zasnął. A jak już nie snął, nie ma wcale Torfuta, a ja zły troll. Bardzo zły troll. Już, nie rozklejaj się. Bum? Możesz to rozwinąć? Bum! Takie duże. Bach, trach, łubudu i bęc. Pozwól, że ja rozwinę. Ach. Wybuch rozpierdoli ścianę dzielącą kanały od skarbca. Widzę, że całkiem nieźle dogadujesz się z tym trollem. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Próbowałeś pójść tropem złodziei? Oczywiście. Wziąłem jednego osiłka, Fonsa. Na tyle tempego, żeby nie zadawał pytań. Łyknęliśmy po antidotum na Popsa i weszliśmy do kanałów. A chwilę potem wróciłem sam. Co się stało? Chłopak zaczął strasznie bekać. Ale także aż echo szło. Mówię, Fons, przestań. Jesteś w towarzystwie hrabiego, byłego wprawdzie, ale zawsze. No i wtedy się pożygał. Antidotum przestało działać. Próbowałem go wyciągnąć, ale usłyszałem takie jakby bulgotanie i coś wylazło z wody. Cenię życie moich ludzi, ale swoje bardziej, więc rzuciłem Fonsa w cholerę i pobiegłem do wyjścia. No pora rozejrzeć się po kanałach. Masz jeszcze to antidotum na Popsa? Tak, zostało mi parę fiolek. Mam też recepturę. Obrzydliwa lura, szczerze mówiąc, ale ratuje życie. Proszę. Dzięki. Nie ma za co, dosłownie. Przecież jakbyś się tu udusił, nie miałbym z ciebie już żadnego pożytku. Słuchaj, idę na górę, bo jak patrzę na ten pusty skarbiec, to szlak nie trafia. No, powodzenia. A więc bardzo sobie szliśmy na dół. No jaskier, co ty się no ładnie, ładnie. Panie jaskier, coś ty dwalił. Co, muszę ten sobie brać? Antidotum od razu? A zobacz, jak ktoś mnie... Przyciśnie to wtedy. Krata z rury. Wybuch zgiął jak kartkę, a na krawędziach są resztki zaprawy. Czyli nie zdjęto jej przed eksplozją. Podmuch wyrwał ją ze ściany. Okay. Kawałki rur. Wybuch musiał być potężny, skoro doleciał aż tutaj. Lepiej łyk na antidotum, zanim pójdę dalej. Okej, okay, czyli to te chmury tutaj. Pręt koło pręta. Przez te kratki niczego nie dałoby się przepchnąć. Dobra. W drugą stronę. Coś tutaj się dzieje ciekawego? Zamknięte. To co, szukam antidotum, użyję i lecimy. Ja sobie tutaj szukam, a już... Przenieśli mi na... na pasek. A myślałem, że wiedźmińskie eliksiry są paskudne. Nie. Yeah. Zbieram rzeczy, to otwarte będzie, tak, okej. Okay. Zebraliśmy. Czemu cały czas mi pokazuje, że tutaj coś się dzieje? Czegoś nie sprawdziłem? Aha, tutaj mamy końcówki jedną rzecz. Są wywinięte na zewnątrz. Coś rozwaliło ją od środka i kawał ściany przy okazji. Wygląda na to, że odpływy z wszystkich basenów zbiegają się w tym miejscu. Nie czuć śladów magii, więc wyrwę zrobiła chyba bomba, ale odłamków ani widu. Może porwał je nurt ścieku. Zobaczymy. Utopcy. Witam. No tak. No, musiał uderzyć. Ale poczułem kolegę. Już sobie wracam.
No. Teraz proste odleciał, znaczy no, tak go wziął na pół. Dobra. Kumple zdjęć. Coś tutaj ciekawego? Chyba nie. Przeszedł tędy, na pewno. Perła. No, to część skarbu odzyskaliśmy. Chodźmy po nagrodę. Ten posiłek, o którym mówił Dijkstra. Dobra, wiem, że zostawiłem jedną beczkę. Spokojnie, spokojnie. O tym trupie Dijkstra nie mówił. To musi być ktoś z ekipy Jaskra. Wszędzie wymiociny. Widać też jeszcze jedna przespana z tej trupy. I też go nie utrzymał. Inaczej utopce nie przestaną się rozłazić. No, zapraszam. Ale we nie bij, co? Propo. O, może teraz utopce pójdą żerować w innej części kanału. No, to będzie git. Dobra, chodź kolego. Myk. Dawaj, 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 młynek. Dziękuję. To co, na górę? Rybro. No tak, no musiał zgasić się, zatrzymać przy okazji, no. Tak, znowu zostawiłem, to nieważne. Zamknięte. Czekajcie, bo mi na mapce pokazuje tam kogoś na dole, czyli chyba... Ups. Kogoś tu można przyjarać. Tak? A nie, podnieść, coś jest. A, fajka. Po co mi fajka? Sklepy, co? Dziwne, dziwne. Tu coś... No. Tu ktoś leży? Nie wiem, kogoś mi pokazuje na mapce, ale nie wiem kogo. Tu nie przejdę. Coś się nie dzieje. Tutaj. Powinno się zadziać. Ojej, bo tam na dole są drzwi. Okej. Dobra. Lecimy dalej. Może mi się z inną misją powaliło, że na górę się szło? Jest taka opcja. Tu ślady się kończą. Jaskier załadował pewnie skarb na barkę. Okej. Okay. Coś ominąłem. Żeby? Tak, tutaj. Dobra. Bęko srebrnego pojemniczka, pokryte runami i nadtopione. Pewnie przez wybuch. To chyba kawałek bomby. Pachnie jak... Olej z wiwerny i karmel? Więcej się tu nie dowiem. Pora wracać do Dijkstry. No i dobra. To się dało zbadać, to zbadaliśmy. Wracamy do ziemeczka. A kurde. Znajdź tu dobrą drogę do powrotu. No ładnie. Kanałami wracać nie będę. Czy nie żywić? Patrzcie, patrzcie! Ty jesteś. Tam, dobra. No, to sobie pobiegaliśmy. Gdzie nasz ziomeczek się chowa? Tutaj. Elubina. Mam wszystko. Mam. Czego chcesz? Sprawdziłem już kanały wokół skarbca. No i jak? Czego się dowiedziałeś? Znalazłem ciało jednego ze złodziei. Wyżygał antidotum jak ten twój fons. Piękna śmierć. Miał coś przy sobie? Nic ciekawego. Gdy
Gdyby był kimś ważnym, to raczej by go tak nie zostawili. To pewnie zwykły tralarz, który i tak niewiele wiedział. Martwy trop, dosłownie. Część skarbu wysypała się złodziejom ze skrzynek, więc zostawili wyraźny trop. Wiesz, jak w tej bajce, z okruszkami. Kojarzę. Jaś, Małgosia, palenie czarownic. Bardzo to adekwatne do Nowigradu. Ślad prowadził aż do wyjścia z kanałów i tam się urwał. Stawiam, że załadowali skrzynię na jakąś barkę. No, raczej, że nie na wóz. Łodzi nie wytropimy, więc to ślepy zaułek. Wychodzi na to, że ściany skarbca rozsadziła bomba. Zobacz. Denko srebrnego cylindra, pokryte runami. Ciekawe. Wiadomo, co było w środku? Część składników rozpoznałem po zapachu. Olej z wiwerny i cukier. Cukier? Geralt, nie jestem w nastroju do żartów. Ja też nie. Mówię, jak jest. W bombie był cukier. Pomyślmy. Cukier reaguje gwałtownie z kwasem siarkowym, ale nie na tyle, żeby wywołać eksplozję. Bez sensu. Nie wiedziałem, że znasz się na alchemii. Liznęło się tego trochę na Akademii Oksenfurskiej. No, ale nie czas na wspominki. Masz znaleźć skarb, a nie napisać moją biografię. Wiesz coś więcej o tej bombie? Cokolwiek. Bomba eksplodowała w rurze, która wychodzi ze ściany przy skarbcu. Ale krata odpływowa była w momencie wybuchu na swoim miejscu, a to oznacza, że... Ach, to chyba jasne. Ładunek podłożony od środka. Dokładnie. Myślę, że to było tak. Ktoś wszedł do łaźni, spuścił wodę z jednego z basenów i wrzucił cylinder do odpływu. Bomba spłynęła na dół, zatrzymała się na kracie i, cytując Barta, wielki bum! Spróbujmy ustalić, do którego odpływu wrzucono bombę. To jedyny obiecujący trop. Racja. Jeśli znajdziemy ślady, zestawimy je z księgą gości i zobaczymy, kto korzystał z danego basenu w dniu napadu. Nieźle się spisałeś. Dziękuję za wyrazy uznania. Ach, ta twoja słynna ironia. Brakowało mi jej. Doprawdy? Jak gwoździ w kalesonach. No dobra, ty przyjrzyj się basenom z prawej, a ja biorę te z lewej. Zawołaj mnie, jak coś znajdziesz. Alright, alright. Coś ciekawego? Niczego więcej się tu nie dowiem. Niczego. Ale tu coś jest. Coś tu pływa, jakiś olej. Machałeś ręką? No, po prostu. A nic więcej? Czekaj, to są dwa ślady. Jest. Srebrna przykrywka. Pasowałaby do cylindra z kanałów. Dijkstra! Chodź no tu! Chodź no tutaj! Mamy trop! Ija, masz coś? Fragment bomby. Happen! Spuszczaj wodę z czwórki i przynieś księgę gości. Raz, raz! Nie podejrzewasz Happena? Ma dostęp do łaźni całą dobę. Mógł podsłuchać, gdzie trzymasz skarb. Happen ma wiele wad. Jest nadęty, pretensjonalny. Momentami jest upierdliwym kutasem. Ale jest też absolutnie lojalny. Skąd ta pewność? Wiedźmin musi znać się na potworach, aż piek na ludziach. Filipie Eilhart też kiedyś ufałeś. Tak, ale jej nie wyciągnąłem z kogirskiego więzienia w noc przed egzekucją. Zobaczmy, co tu mamy na dnie. Ktoś wyjął kratkę z odpływu, czyli to tu wrzucono bombę. Czytaj, Happen. Kto korzystał z tego basenu w dniu napadu? Już sprawdzam. Bertolt Heinz, radca miejski, Józef Szwejk, browarnik i margrabia Henkel. Henkel? To niemożliwe. Margrabia Henkel? Kto to jest? Kto to był raczej? Staruch gryzie ziemię od zimy. Nie mogło go tu być w dniu napadu. Nie żyje, nie słyszałem o tym.
Nic dziwnego. Czcigodny margrabia wykitował w burdelu przebrany w skórzane ciuszki, więc rodzina nie nagłaśniała pogrzebu. Ale ja swoje wiem. Jednakowoż widziałem go na własne oczy owego feralnego dnia, panie Roywen. A rozmawiałeś z nim? Przyjrzałeś mu się? Nie, minął mnie tylko. Czyli nie widziałeś Henkla, tylko kogoś, kto się pod niego podszył. Myśl trochę. To jaja ci wycięli, nie mózg. A ty, Geralt, weź się za ten trop. No dobra, od czego mam zacząć? Wpadnij do domu Henkla, to taka zapuszczona kamienica na południe od głównego rynku. Cwaniak, którego szukamy, mógł tam zostawić jakieś ślady. No, leć. Jakiś Doppler chyba. Co to dalej, ciała leżą po burdzie? Nie, ale branie sobie leżą, o, jakiś nawet przez chwilę tutaj. Lubka była, to dlatego, że pod nami było to miejsce, gdzie szukaliśmy. Dobra. To co, lecimy do domu pana, który nie żyje. Tędy tu się wychodzi. Ale nie tędy. Tutaj. Araska kumpel. Dobra. Pan Henk. 100 kroków stąd. Dobra. Ognina. Będzie mnie szantażował. Tam ktoś kogoś szantażuje. No ładnie. Typowy dzień w Nowigradzie. Jesteśmy. Kamienica. Proszę bardzo. Zabita dechami. Pięknie. Ale Rudera. Wygląda bardziej na melinę żebraka niż dom margrabiego. Ciekawych jaskier ma przyjaciół. Otwierać. Dziękuję. Ślady stóp. Patrzmy, czy coś ciekawego znajdziemy. O, proszę bardzo, tu coś się podświetla. Srebrny cylinder, taki sam jak ten, który znalazłem w kanałach. No i mamy trop. Dobra, coś tu jeszcze ciekawego. Książki do zarąbania. Myk. Proszę bardzo, wypalmy świeczki do końca, jak już Geralt nie otworzył. Co otworzył? Otworzył ogień. Jakiś list. Tajemnicza notatka. Wino z roku twoich urodzin jest wyborne. Zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Rok twoich urodzin. Może chodzi o Jaskra. Albo Ciri. Może. Tajne wejście tutaj mamy. Dobra, coś jeszcze tutaj. Będzie. Odłożymy butelki, nam się pewnie przejście odpali, co? Lata 1245-1254. Coś przeskoczyło. W pokoju obok, zdaje się. Mechanizm. No i proszę bardzo. Ukryty super pokój. Tajne przejście. To pewnie tu Jaskier i reszta przygotowywali skok. Dudu. O! Ciri śledzi mnie Mengę, to on przechwycił skarb, ma Jaskra. Uciekaj stąd. Kroki. Niedobrze. Ktoś się czai. Olej z wiwerny. No to co, czekam na gościa sobie tutaj. Przy okazji łując mu tutaj zapasy też. Co, dorobili się to kurde. To mogę sobie resztę cukier zabrać. Jakieś bryłki zanurzone w oleju z wiwerny. Instrukcja Potas? Złożenia bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. Okej, okay, dobra. To co, wszystko już stąd mamy raczej. Zobaczmy, kto tam na dole przyszedł. Dobry. Oho. Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Triss. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Triss? Nie. Ja tu jestem tylko dla pieniędzy. Och, Marigold. Uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę.
Tak naprawdę Triss jest tu dla idei. Potrzebuje złota, żeby ratować konfratrów. A jeśli odzyskam skarb, będę mógł jej w tym pomóc. Przy okazji, czy jak to mówią w Beauclair, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Chwila. Wpierw powiedz, po co tu przyszedłeś. Umawialiśmy się, że jak coś znajdę, to do ciebie wrócę. Niby tak, ale martwiłem się o ciebie, więc wpadłem zobaczyć, czy wszystko w porządku. Tak, tak. Gówno prawda, po prostu mi nie ufasz. Oczywiście, że ci nie ufam. A ty nie ufasz mnie. Zdrowy układ. Panowie, czuję się uprzywilejowana, że mogę być świadkiem tej sławnej szermierki. Ale pamiętajcie, że w odróżnieniu od was ryzykuję życie, wychodząc do miasta. Więc błagam, przejdźmy do rzeczy. Niepotrzebnie fatygowałeś Triss. Nie ma co gadać obo mnie. O? Bo już wiem, kto położył łapę na twoim skarbie. Szef Straży Świątynnej, niejaki Caleb Menger. No proszę. Marigold, może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości. Henkel mi powiedział. Staruszek ma się dobrze. Upozorował tylko śmierć, żeby uciec od wierzycieli. Ciekawe. Nie wiedziałem, że miał długi. Miał. A Mengo obiecał, że pokryje je w zamian za pomoc przy skoku, więc... Geralt, jakby to delikatnie powiedzieć, pierdolisz. Jak myślałeś, że nabiorę się na tę wyjętą z dupy historyjkę, to mnie jeszcze nie znasz. Taki jesteś? Znam cię jednak na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że interesują cię rezultaty. Skłamałem, zgoda, ale i tak doprowadzę cię do skarbu. Wybacz, Geralt, ale po numerze, który właśnie odwaliłeś, prędzej uwierzę kurwie, która mi wyzna miłość. A uwierzysz czarodziejce, która ma interes w tym, żebyś odzyskał swoje pieniądze? Już prędzej. Chociaż nadal wolałbym tę kurwę. Ukrywasz coś przede mną, a ja tego nie znoszę. Nawet chyba bardziej niż Nilfgaardu. No, ale w końcu współpracujemy z rozsądku, nie z miłości. A poza tym w twoich kłamstwach musi być chociaż ziarno prawdy. Menge szasta ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego, co słyszałem, Menge urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w dokach. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem? Wątpię, żeby Menge powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty wiedźmina i czarodziejkę, których tak wiele łączy. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi, z moim skarbem. Innymi słowy, pogrywasz nami. Pogrywam? Ależ skąd? Instrumentalizuję tylko łączące was uczucie. No gołomeczki, pora na mnie. Powodzenia. Myślałam, że zaprzeczysz, że my... no wiesz. Nie zwierzam się, Dijkstrze, z sercowych rozterek. Racja. Też bym go sobie nie wybrała na powiernika. No ale... zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Triss, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstry interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Chodzi o Ciri, prawda? Menge więzi gdzieś Jaskra, a on się z nią widział. To wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy kapliczce Wiecznego Ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszar łowców. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję. No dobra. Przy kaplicy... spoko. To co? Fajk, zniknęła. Zrobimy to w kolejnym odcinku, także na teraz ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego. Na razie, cześć. Żółwi, kioł. Uuu.